jesteśmy w trakcie nakładania warstwy wygłuszającej. Jest taki fajny etap, bo widać, że miejscami już przesycha, miejscami jest jeszcze całkiem wilgotna, a tutaj miejsce, gdzie jeszcze jest nie nałożona, tutaj jest goły KTL z dwoma warstwami epoksydu. Obok już właśnie widać, jak trochę przesycha, trochę jeszcze jest mokre. Tutaj też całe nadkola, miejscami pierwsza warstwa już zaczyna być w miarę sucha. Kawałek progu tym samym. Przejdziemy jeszcze do przodu, o, tu podłużnica. Tutaj przednie nadkole, cały kielich. Oczywiście wszystkie miejsca, gdzie będzie coś przykręcane, są wyklejone, żeby uniknąć później luzowania się śrub. Tutaj tak samo. Tu jest dodatkowa stopka wklejona pod kolumnę, żeby nie podnosić samochodu za progi. Tutaj jeszcze mamy kawałek tyłu. Tu jeszcze widać niedopylone, trzeba będzie dołożyć kawałek. Tutaj już schnie. Tu już mamy praktycznie suche. Tu są już na rantach progu, tam gdzie ta warstwa jest odrobinę cieńsza. To już zaczyna to pięknie zmieniać kolor. Jeszcze cała wnęka koła. Tylny pas. Wywieczniki też wyklejone. Cały tył na gotowo.